więc czasem zapowiadać pierwszego gościa, który się tutaj pojawi na scenie. A będzie to ciekawa persona, mówca, który tutaj będzie naszym prelegentem, będzie wychodził na scenę i będzie was tutaj inspirował. A ciekawa persona, bo, uwaga, on w Krakowie razem ze swoją firmą buduje domy holenderskie i takie modułowe typu tiny house. Jest doradcą, trenerem mentalnym, mówcą i uwaga, co ciekawe, jest Niemcem z pochodzenia, w sercu jednak jest Polakiem. Tak o sobie mówi i jakby sobie to wszystko złożyć, to popatrzcie, jest Niemcem z pochodzenia, jest Polakiem w sercu, z serca, a buduje domy holenderskie. Wszystko się zgadza, nie? Więc międzynarodowe spotkanie i wystąpienie nas czeka z tym gościem. Ja zapraszam na scenę wielkimi brawami. Zapraszam Denisa Czekala. Wielkie brawa dla Denisa. Chodź do nas tutaj, piona. Powodzenia. Dobry wieczór, Rzeszu. Super, że jesteście wszyscy tu, żeby się motywować do działania, inspirować i przede wszystkim pracować nad swoimi marzeniami. Cały szacun dla was. A jakby ktoś z was mi mówił kilka lat temu, że ja będę stać na tej scenie i przemawiać do was, to bym tylko odpowiedział: erzähl keinen Scheiß. Co w luźnym tłumaczeniu znaczy tyle, co nie mów niemądrych rzeczy. Chociaż może znajdzie się jeszcze inny mówca dzisiaj, który to tłumaczy innymi słowami. Kuba jeszcze będzie, zobaczymy, jak on to przetłumaczy. Ale do brzegu. Mówiłbym to, bo kilka lat temu nie umiałem po polsku ani słowa. A teraz jestem przedsiębiorcą, doradcą i mówcą w Polsce. Jak się to stało? 30 stycznia 2015 roku obudziłem się rano z lekkim bólem brzucha. Był to taki dziwny ból, że zdecydowałem się od razu pojechać do szpitala. W szpitalu lekarz diagnozował, że mam małą przepuklinę. Dla tych, którzy to nie znają, to jest mała dziura w brzuchu. Więc nic poważnego. Lekarz mnie pytał, czy nie chcę zostać od razu w szpitalu, żeby natychmiast być operowany. Więc zrobiłem to. Mówił mi, że za 2 tygodnie będę znowu uprawiać sport, jakby nic się nie stało. Sport dla mnie w moim życiu był wszystkim. Uprawiałem sport codziennie, czasami 2 razy dziennie. W następnym dniu, kiedy się już obudziłem po tej operacji, nie miałem już małego bólu, tylko był to ogromny ból. Kilka dni później zaczynała skóra i tkanka obumierać i 2 tygodnie później dostałem diagnozę, że już nie mam taką małą przepuklinę, tylko taką przepuklinę. Z dnia na dzień zostałem przykuty do łóżka. O sporcie mogłem zapomnieć. Chorowałem prawie 5 roku i przechodziłem wiele operacji. Na samym końcu lekarze wstawili siatkę do mojego brzucha, która trzyma moje mięśnie razem. Do dzisiaj. Gdy wreszcie wyzdrowiłem, nadchodził czas wakacyjny, a ja sobie wyobraziłem leżeć na plaży. Więc pytałem wszystkich moich kolegów, czy nie chcieliby ze mną lecieć do jakiegoś ciepłego kraju. Wszyscy odmówili. Mieli dziewczyny i takie tam. Więc strasznie się wkurzyłem, co może teraz jest śmiesznie, ale to dobrze pokazuje, w jakim złym stanie psychicznym ja wtedy byłem. A potem spotkałem się z moją mamą. Ona ma polskie korzenie i miała taki pomysł. Denis, jedź do Polski, zrób kurs języka polskiego, nauczysz się mówić po polsku, będzie super. Młody Denis, jeszcze mający mleko pod nosem, odpowiedział w taki sposób. Ja do Polski, żeby się nauczyć języka, którego i tak nikt nie chce się nauczyć na tym całym świecie? Nie, na pewno nie. Ja chcę leżeć na plaży. A potem moja mama odpowiedziała najpiękniejszymi słowami, które mama tylko może powiedzieć do swojego syna. Synu, ja zapłacę.
Więc pewnie już wiecie. Pojechałem do Polski, mimo że nie mówiłem dobrze po angielsku, w ogóle nie mówiłem po polsku i strasznie się bałem. Zrobiłem to. I dzisiaj wam powiem, zakochałem się w Polsce od razu. Wróciłem tu co roku na wakacje, żeby się nauczyć tego niepotrzebnego języka. I mieszkam tu już od ponad 3 lat. Założyłem swoją firmę tutaj i mam aktualnie ponad 15 pracowników. I to dla mnie jest największy zaszczyt i również największy sukces. Dlatego dzisiaj wam przekażę te 3 fundamenty sukcesu mojego życia. Może one się staną również twoimi fundamentami. Oczywiście potraktuj moje słowa proszę jak szwedzki stół w hotelu. Jeśli ci się coś podoba, super, bierz z tego jak najwięcej. A jeżeli nie, też dobrze, ponieważ moim celem jest wam pokazać moją drogę, żebyście wy znaleźli swoją. A o tym pierwszym fundamencie właśnie już mówiłem. Moja pierwsza reakcja wobec mojej mamy to tak naprawdę była tylko wymówka. Wymówka, ponieważ się tak wygodnie ułożyłem w mojej strefie komfortu. I kiedy chcemy się rozwijać, potrzebne nam jest wychodzić z tej strefy komfortu. Nie zrozumcie mnie źle. Strefa komfortu to ważna rzecz. Ale rozwój potrzebuje więcej. Mówca z Ameryki, Brian Tracy, powiedział ciekawą rzecz. Wyjdź ze swojej strefy komfortu. Możesz się tylko i wyłącznie wtedy rozwijać, kiedy pozwalasz sobie czuć się niezręcznie i niekomfortowo, próbując czegoś nowego. Ten input dostałem od mojej mamy. Dzięki jej jestem dzisiaj tutaj też. I to jest dokładnie to, co ja wam wszystkim polecam, żeby się kierować. I to jest ten pierwszy fundament do twojego sukcesu. Wychodzenie ze strefy komfortu. Będziemy wszystkie 3 fundamenty podsumować na samym końcu praktycznym ćwiczeniem. Więc to jest pierwszy fundament. I mamy teraz pierwsze ćwiczenie. Proszę was mieć coś do napisania. Może zeszyt, długopis albo w telefonie. I napisać jedno zdanie albo jedno słowo. Coś między tym. Wszystko jasne? Super. Więc wyobraź sobie swój wymarzony cel. Jaki jest twój pierwszy krok? Zapisz to. A kiedy jesteście gotowi, patrzcie na mnie, to wtedy wiem, że możemy iść dalej w programie. Więc pierwszy fundament, wychodzenie ze strefy komfortu. A kiedy zrobimy ten pierwszy krok i wychodzimy ze strefy komfortu, kto często staje się naszym największym krytykiem? Ty sama. Czy to jest pierwszy raz gotowanie lub pierwszy trening na siłowni? Często myślimy, że powinniśmy być mistrzami od samego początku. I mówimy do siebie, ja nie umiem, ja nie jestem dobra w tym, ja się nie nadaję do tego. A kiedy mamy faktycznie trudny czas w naszym życiu, ten nawyk nam na pewno nie pomoże. Ja wiem, o czym mówię, ponieważ 8 lat temu nauczyłem się jednej ważnej lekcji. Przyłap się na swojej negatywności i przerzuć ją do pozytywności. Więc kiedy mówisz do siebie, ja się nie nadaję do tego, zorientuj się i dodaj przynajmniej jeszcze jedno słowo. Ja się nie nadaję do tego. Jeszcze. I potem
dodaj jeszcze jedno zdanie. Ale zrobię wszystko, żeby następnym razem będzie to trochę lepiej, ponieważ ja chcę się rozwijać w tym. Więc powtórzmy jeszcze razem, jeszcze raz. Przyłap się na swojej negatywności i przerzuć ją do pozytywności. Ta lekcja mnie uratowała. Gdy założyłem swój biznes, miałem kapitał 5000 zł. Na początku byłem handlarzem, więc szukałem klienta. Gdy go znalazłem, sprzedałem mu projekt, który później zamówiłem u producenta. Biznes się tak rozkręcił, że potrzebowałem nowego producenta. Miałem bardzo dużo popyt, że postanowiłem wezmę pożyczkę od mojej rodziny, żeby finansować dwa kolejne domy, sprzedać te domy ze zyskiem i zarabiać wspólnie z moją rodziną. W tym samym czasie klientka zamówiła jeden pełno wyposażony dom, płacąc wszystko z góry. Więc jeszcze jeden dom zamówiłem od tego nowego producenta. Minęły 4 miesiące, w tym termin dostawy. Dostałem nowy termin dostawy, też minął. I jeszcze jeden. Czekałem, czekałem i jeszcze do dzisiaj nie doczekałem. $800 000. Z dnia na dzień straciłem 800 000 zł w pierwszym roku mojej działania. Jak byście się czuli na moim miejscu? Powiem wam, jak się czułem. To jest dworzec kolejowy w Krakowie. Często czekałem na peronie na moją dziewczynę, która jest spoza Krakowa. Za każdym razem, kiedy się tam pojawiałem i czekałem na ten pociąg, słyszałem głos. Skacz, skacz. No skacz już. Dzisiaj jestem przekonany, że stoję tu, ponieważ trzymałem się mojego drugiego fundamentu. Japońskie powiedzenie świetnie to obrazuje. Nie mów źle o sobie, bo twój wewnętrzny samuraj słyszy twoje słowa i jest przez nie osłabiany. I to jest ten drugi fundament do twojego sukcesu. Doceń siebie, tak zwany też mentalny trening. Pewnie Kuba jeszcze dzisiaj więcej o tym mówi. I podsumowując, mamy na samym końcu, tak jak już wcześniej, ćwiczenie. Proszę was wszystkich, żeby zamknąć oczy. Nie musicie już na mnie patrzeć. Zamknijcie wszyscy oczy i powiedz, za co jesteś sobie wdzięczny. Co zrobiłeś dzisiaj lub w tym tygodniu? I co ci sprawiło radość w tym czasie? I kiedy jesteście gotowi, możecie otworzyć swoje oczy. To jest dla mnie znak, że możemy już iść do przodu. Drugi fundament dla twojego sukcesu, docenianie siebie, mentalny trening. A kiedy już jesteśmy mentalnie przygotowani i mówimy konstruktywnie, pozytywnie do siebie, zauważysz jeszcze jedną ważną rzecz. Nikt nie osiąga sukcesu sam. Otaczają nas zawsze inni ludzie. Oni mają wpływ
na nasze rzeczy, a my mamy wpływ na nich, naszą komunikacją. Warto jest skutecznie komunikować. Słynny mówca z Ameryki, Jim Rohn, podsumował to ciekawymi słowami. On powiedział, skuteczna komunikacja to 20% tego, co wiesz i 80% tego, jak się czujesz z tym, co wiesz. Więc jaki był jedyny możliwy dobry krok, kiedy straciłem 800 tysięcy złotych? Mówić, rozmawiać z moją rodziną, z tą klientką. A co mówić? Prawdy i rozwiązanie. Więc to zrobiłem. Rozmawiałem z tą klientką i mówiłem jej, że zostałem oszukany, jej pieniądze nie ma, ale ja wiem, jak to zrobić, żeby ona dostała ten dom. Jednak nie teraz, tylko za 9 miesięcy. A jej odpowiedź była bardzo krótka. Ufam panu, ja czekam. 9 miesięcy później, po dużej pracy, ciężkiej pracy, bo zaczynałem sam budować te domy, co nigdy w życiu nie chciałem wcześniej zrobić. Dostarczaliśmy ten dom i również pytałem pani, dlaczego pani mi od razu ufała? Ona odpowiedziała, że nawet w czasie kryzysu pan był szczery i od razu komunikował. Ja wiedziałem, że pan zrobi wszystko, żeby ten dom będzie u mnie. Ja to czułem. I to są dokładnie te 80%, bo ona się dobrze z tym czuła, z tą informacją i mnie wierzyła. Więc co powinniśmy w naszej codzienności robić, żeby mieć skuteczną komunikację? Mówić konstruktywnie i pokazać dobre intencje. A jak to zrobić? Bardzo łatwo. Okaż swoją wdzięczność. Jestem ci wdzięczny za ... I potem życzysz ludziom dobrze. Jestem przekonany, że karma wraca. I rozmawiać. I się nie chować, ponieważ komunikacja jest wskaźnikiem życia wszystkich relacji. Kiedy unikamy tej komunikacji, relacja umiera. Więc nie unikaj tej komunikacji. Otwórz się na nią. I tak samo mamy teraz na końcu podsumujące ćwiczenie. Trzeci fundament, docenianie innych. Skuteczna komunikacja. I teraz nie mamy dużo czasu na to ćwiczenie, więc dobierzcie się w pary i każda osoba ma dwa zdania. To wspólnie to jest 30 sekund razem. I otwórz się na drugą osobę, okaż jej wdzięczność. Czego byś życzył tej osobie? Wszystko jasne? Możecie zaczynać. Okej. Trzeci fundament do twojego sukcesu to jest docenianie innych. Niektóre osoby tutaj dalej są wdzięczni. Nie mamy dużo czasu, bo Kuba już czeka. Wiecie, nie? I wy czekacie też na niego, więc. Trzy fundamenty dla twojego sukcesu. Podsumuję. Pierwszy fundament. Wychodzenie ze strefy komfortu. U mnie to było to, że budowałem swoją produkcję, bo musiałem to zrobić, żeby wyjść z tych długów. Docenianie siebie. Kiedy macie trudny czas, to jest wam potrzebne, żeby wcześniej już być przygotowani. I trzeci fundament. Docenianie innych. Jeżeli wam to podoba, co słyszeliście i chcecie te materiały,
wyślijcie mi maila, do jutra macie całą prezentację i jeszcze dodatkowe materiały o komunikacji. Tutaj jest kod QR, który jest dla naszej strony internetowej i również kod QR i strona do mojej osobistej strony. To jest zdjęcie, kiedy założyłem swoją firmę, swoją działalność, pierwszy dzień. Kilka miesięcy później straciłem 800 tysięcy złotych. A to jest z tego roku zdjęcie i patrzcie, co ja zrobiłem oprócz tego, że miałem taką trudną czas. I chcę, żebyście wiedzieli, nie ma znaczenia, co się dzieje we waszym życiu. Wy macie wszystko we waszych rękach i ja wam bardzo mocno trzymam kciuki. Bardzo mocno. Dziękuję. Tak jest. Ja bym powiedział, że dobrze, że ta mama zapłaciła, że posiedzieliś tą wiedzą teraz w Polsce. Tak. Dobrze, że zapłaciła. Bardzo dobrze. Ale zanim Jakub, to jeszcze...